Chemik, analityk, zawód przyszłości, ściśle związany z innowacyjnością i coraz szybciej rozwijającą się branżą farmaceutyczną. To właśnie ona jest jedną z najważniejszych gałęzi nie tylko polskiego przemysłu medycznego. Dziś sektor produkujący leki i wyroby farmaceutyczne to 100 tysięcy miejsc pracy, a dynamiczny rozwój sprawia, że specjalistów potrzeba coraz więcej. Stąd coraz większa współpraca nowoczesnych firm ze szkołami technicznymi, które wychodzą naprzeciw potrzebom i otwierają nowe kierunki kształcenia właśnie w tym zawodzie. Technik, analityk. Na pewno coś analizuje związane z techniką. Mnie się to kojarzy coś z chemią. Byłam kiedyś w technikum chemicznym i tam był właśnie taki profil technik, analityk. Jakieś laboratoria, jakieś badania, coś chyba w tym kierunku. No jakieś badania, prawda, przeprowadza. No ale nie wiem, jak jest sytuacja na rynku, czy są potrzebni analitycy, czy jak to wygląda. Nie mam pojęcia. Chemik, na pewno jest to potrzebny zawód. Technologie się rozwijają i chemia też ma duży wpływ na odnajdywanie nowych leków na przykład, tak? Nowych substancji potrzebnych w przemyśle. Mamy tyle chemii w tym momencie we wszystkim, że chyba warto to rozwijać, no i tą chemię przede wszystkim wykluczać z naszego życia, więc no na pewno przyszłościowa. Przyszłościowa, dobrze płatna praca i taka szkoła polecana, bo ja bym przynajmniej dzieciom swoim polecała. Na dzisiejszych zajęciach poznacie właściwości kwasowo-zasadowe różnych substancji. No, w życiu często się to przydaje, tak? W przemyśle spożywczym, farmaceutycznym też określamy pH różnych próbek. W gimnazjum nasza pani bardzo nas zaraziła chemią, dlatego właśnie stwierdziłam, że jeżeli lubię ją i dobrze mi idzie, rozumiem, warto by było dalej kontynuować naukę tego przedmiotu. Mamy tutaj przedstawioną skalę. W zależności od tego, na jaki kolor zabarwi się nasz pasek, takie jest pH naszego roztworu. Dla nas bardzo ważne jest, aby reagować na potrzeby rynku pracy, żeby współpracować z pracodawcami. Dlatego w naszym technikum kształcimy w wielu zawodach, dokładnie obecnie w 8 zawodach. Między innymi kształcimy ekonomistów, handlowców, logistyków, informatyków, reklamę, ale od zeszłego roku nowość. Rozpoczęliśmy kształcenie w zawodzie technik analityk razem z zakładami farmaceutycznymi. Ta klasa jest najlepszą, ma najlepszych uczniów, świetne wyniki osiągają. Średnia klasy jest powyżej 4, a uczniowie powyżej 5 mają. Bardzo dużo jest takich uczniów, którzy po prostu są świetni. Inwestując w rozwój młodych ludzi, dostajemy w pewnym sensie gwarancję tego, że dobrze przygotowani pracownicy będą przygotowani do wykonywania niełatwych zadań zarówno w obszarach produkcyjnych, jak i w obszarach laboratoryjnych. Chciałam swoją przyszłość związać z zupełnie inną szkołą, właśnie z liceum ogólnokształcącym, ale w innym mieście. Jednakże przyjechały do nas panie sprawujące kierunek technika analityka w szkole w Starogardzie, w technikum, co bardzo mi się spodobało, bo właśnie chciałam kontynuować chemię. Nigdy nie wiadomo, co stanie się po liceum, może będzie właśnie trzeba iść do pracy, a no jednak technikum daje możliwości, a liceum nie. A co stałoby się, jeśli zmieszalibyśmy kwas z zasadą? No właśnie to na celu ma przeprowadzenie tego eksperymentu, aby uwidocznić wam, jaka jest różnica między pH kwasowym i zasadowym. Teraz, tak jak powiedziałem, każdy nalewa kwas z tej strony nalewamy zasadę. Za chwilę zamienimy się i właśnie zobojętnimy nasz roztwór, tak? Dedykowaliśmy do programu najlepszych naszych nauczycieli, naukowców z tytułami doktorów, którzy opiekują się naszymi młodymi kolegami i koleżankami, po to, żeby zaszczepiać w nich już od samego początku tą umiejętność pracy w zespole, umiejętność myślenia o celach, które w przyszłości ich będą spotykać. W wyniku zmieszania kwasu silnego zasady zobojętniły cię, tak? Zmieszałeś równo objętości kwasu, równo objętości zasady i otrzymałeś pH neutralny, czyli w okolicach 7. Nauczyciele są dla nas bardzo życzliwi, ich podejście jest wzorowe wręcz. Oferują swoje doświadczenie, które jest dla nas bardzo cenne. Wymyśliliśmy hasło Klasa z przyszłością. To hasło
odpowiada właściwie możliwościom uczniów, którzy w tej klasie są. Oni mają przyszłość zarówno jako miejsce pracy, jak i mogą iść na studia w kierunkach chemicznym, czy farmaceutycznym, czy właśnie w tych kierunkach związanych z chemią. Jest to przyszłość. Używamy wielu urządzeń, bardzo drogich i bardzo nowoczesnych. Czegoś, czego podejrzewam, że nawet na studiach pójdziemy dalej w chemii, nie będziemy mogli mieć z tym styczności, dlatego to jest bardzo wielkie wyróżnienie. Coś, co na pewno daje nam większe możliwości niż inne. Tu nie ma udawania. Przygotowaliśmy pracownię, która dokładnie odzwierciedla rzeczywiste stanowisko pracy. Pracują na aparaturze analitycznej, która odzwierciedla aktualny stan wiedzy i techniki w tym zakresie. Także w ten sposób dajemy im szansę rozwoju, a jednocześnie ci pracownicy dobrze przygotowani będą spokojnie mogli podjąć przyszłe obowiązki zawodowe. Szkoła, oferując przede wszystkim kształcenie dualne w zawodzie technik, analityk, w klasie o profilu chemicznym, jest wzorcowym przykładem, jak można reagować, jak szkoła, środowisko szkolne może reagować na potrzeby lokalnego rynku pracy. Teraz nalejemy do 1/3 wysokości stężonego kwasu siarkowego. Mamy tutaj również dygestorium, wszystkie potrzebne sprzęty oraz substancje, które używamy do doświadczeń. Możemy je przeprowadzać również tutaj, czyli wykonywać razem z nauczycielem. Czyli też również sami pracujemy i możemy doświadczyć tego po prostu. Sami spróbować, myślę, że nauka wtedy jest o wiele ciekawsza. Szkolnictwo zawodowe zyskuje przede wszystkim na randze i znaczeniu, dlatego że wielu uczniów już myśli tak, że pójdę do technikum, będę miał zawód, a jeżeli jeszcze będę miał ochotę i taką potrzebę, będę mógł się kształcić na poziomie szkół wyższych. Ale mam już coś, mam już ten zawód, mam już pewne kwalifikacje, które umożliwią mi znalezienie się na rynku pracy. W procesie edukacji zawodowej kładziemy nacisk na te właśnie aspekty czysto praktyczne, które połączone z poznawaniem środowiska pracy dają gotowego, przygotowanego pracownika w przyszłości, który od pierwszego dnia, w którym podejmie pracę, będzie gotowy do podejmowania tych wyzwań. Zaszła tak zwana reakcja burza w próbówce. Możemy zaobserwować suche trzaski i błyski, czyli podobnie jak w naszej normalnej burzy. Mogą pracować w różnych laboratoriach. Mamy duży szpital, też może ich wchłonąć. Mamy masę niepublicznych ośrodków zdrowia. Wszyscy mogą ubiegać się o naszych absolwentów. Ten pierwszy nabór pokazał, że jest ogromny potencjał tutaj w lokalnym środowisku. Są to uczniowie, którzy się wyróżniają, którzy są bardzo zaangażowani i którzy od samego początku mają to poczucie bycia częścią naszej wielkiej rodziny. Mamy nadzieję, że kolejne roczniki również będą miały taki potencjał, zarówno edukacyjny, jak i potem gotowości podjęcia wyzwań w przyszłej pracy. Dzisiaj uczeń po wykształceniu tak zwanym ogólnym właściwie musi się dokształcać bądź na kursach, bądź też w jakimś systemie szkolnictwa policjalnego lub jest zmuszony do pójścia na studia. Natomiast tutaj jest możliwość zdobycia konkretnego zawodu, a za tym co idzie dobrego też wynagrodzenia w przyszłości. Myślę, że to był dobry wybór. Nie żałuję. Uważam, że jest to o wiele lepszy wybór niż liceum. Daje mi to możliwość dużego rozwoju, także mogę zrobić coś sama. Od 1 września 2017 roku dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę pierwszego stopnia. Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę pierwszego stopnia w 2020 roku. Uruchomienie branżowej szkoły drugiego stopnia nastąpi 1 września 2020 roku. Program nauczania w szkole branżowej pierwszego stopnia konsultowany będzie z pracodawcami. Program nauczania zawodowego będzie dostosowany do zmieniających się potrzeb rynku pracy. Trwa
rekrutacja kandydatów do pierwszej klasy branżowej szkoły pierwszego stopnia. Ta szkoła jest dobrym wyborem, gdyż doskonale przygotowuje mnie do przyszłej pracy lub tudzież do studiów. Swój wybór oceniam bardzo dobrze. Jestem zadowolona z mojej decyzji. Gdybym miała wybierać jeszcze raz, wybrałabym tak samo. Chemia to w pewien sposób zabawa, styl życia i myślę, że to był dobry wybór. Nie tylko nauka zawodu, ale zajęcia praktyczne dają mi dużą szansę rozwoju. Dzięki wysokich kwalifikacjach kadry naszej szkoły możemy doskonalić się i w teorii, i w praktyce. Profil analityczny nie był moim pierwszym takim wyborem, bo wiązałam przyszłość całkowicie z czymś innym, ale teraz po tych kilku miesiącach uważam, że to był jednak dobry wybór i jestem w 100% zadowolona.